Info Mazowsze to przegląd wydarzeń z terenu Mazowsza i powiatu płockiego. Prezentujemy aktualności oraz poruszamy istotne dla regionu sprawy. Robert, obudź się. Z takim przesłaniem setki osób uczestniczyło w festynie zorganizowanym przez strażaków z małej wsi. Były wozy strażackie z całego regionu, WOPR, pogotowie, policja, strongmeni, koncerty, loteria. Każdy chciał wesprzeć Roberta. To właśnie dla niego przyjaciele i koledzy zorganizowali imprezę. Jej celem było zebranie pieniędzy na leczenie. Mężczyzna we wrześniu przeszedł zawał, udało się go uratować, jednak nie wybudził się ze śpiączki. Nikt się tego nie spodziewał, bo to zawsze był zdrowy człowiek, nic na to nie wskazywało. Dbał o siebie, ostatnimi czasy dużo schud, naprawdę zdrowy tryb życia prowadził, tak? A nagle taka sytuacja nastąpiła, że zawał, dla nas to był szok. To jest człowiek, który jest pełen energii w sobie, tylko że nie może dać do przodu tego jednego kroku. Jest szansa, by Robert trafił do specjalistycznej kliniki Budzik. Został już zakwalifikowany, jednak na rehabilitację potrzeba pieniędzy, stąd festyn charytatywny. Przeszło miesiąc temu nasz kolega Robert Greloch, wszystkim znany jako Boys, przeszedł rozległy zawał serca. Od tamtej pory jest w śpiączce. No szansą dla niego jest umieszczenie w specjalistycznej klinice, która się takimi przypadkami zajmuje. No niestety na to potrzebne są pieniążki. Właśnie w tym celu zorganizowaliśmy ten festyn, żeby jakieś te pieniądze dla tego Roberta zorganizować. Na zaproszenie strażaków ochotników z małej wsi odpowiedziało wiele osób z całego regionu. Zjechali strażacy, policjanci, wszystkie służby. Koła gospodyń wiejskich przygotowały pyszne potrawy, były wozy militarne. Wszyscy przybyłem na festyn zapewnili mnóstwo atrakcji. A podczas imprezy zebrano ponad 32 tysiące. Jak ciężkie są szkolne plecaki? Z danych udostępnionych przez głównego inspektora sanitarnego wynika, że waga plecaka ucznia szkoły podstawowej z zawartością nie powinna przekraczać 10-15% masy jego ciała. To niestety tylko teoria. W każdym uczniowskim plecaku jest sporo ciężkich przedmiotów, od podręczników zaczynając, na śniadaniu kończąc. Szkolne plecaki ważą nawet 7-9 kg i są bardzo ciężkie. Taki stan rzeczy ma zmienić akcja Lekki Plecak. Realizuje ją wspólnie PKN Orlen i miasto. Do uczniów kolejnych szkół trafiają tablety. Zainstalowano w nich multipodręczniki dla klas 4 i 5. Uatrakcyjnią one zajęcia 93 uczniom ze szkoły podstawowej nr 17 w Płocku. Zdaniem uczniów będzie to zdecydowanie fajniejsze. No, na pewno. A co to zmieni? Na pewno lżejszy plecak. I wygodniejszy, no. Nie będzie tak upchane wszystko. Będzie lżej nosić plecaki, będzie po prostu może książki nie będziemy nosić. Akcja Lekki Plecak podoba się również rodzicom. Na pewno zdrowsze dla ich postawy, dla pleców, z tego względu, że plecaki są bardzo ciężkie. Nieraz córkę odprowadzałam, bo jeszcze jak dochodziły dodatkowe zajęcia, musiała też te wszystko zabrać ze sobą. Więc to było bardzo ciężkie. Uważam, że bardzo fajna sprawa taki tablet. W szkole? Na pewno lepiej. Natomiast tradycyjny podręcznik nigdy nie zastąpi tablet kontaktu z książką jako z kartką, tak? Więc jednak mi się wydaje, że książki tak czy inaczej, przynajmniej w wersji takiej, że chociaż w domu nauczyli się z nich korzystać, się na pewno przydadzą. Z tabletów w ramach akcji Lekki Plecak korzysta już blisko 700 uczniów. Projekt współfinansuje PKN Orlen. Siedem par z gminy Słupno świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wśród zaproszonych gości były ich rodziny oraz przedstawiciele urzędu. Wójt gminy Słupno wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego wręczyli medale oraz dyplomy parom, które świętowały rocznicę ślubu. Prócz życzeń i gratulacji był tort, szampan. Uroczystość uświetnił występ Marka Rawskiego. Już w najbliższy weekend odbędzie się największa impreza judo w Płocku i powiecie. Kilkuset młodych zawodników z całej Europy zmagać się będzie na matach w hali w Borowiczkach. W czwartym międzynarodowym turnieju judo Sensei Płock wystartują zawodnicy m.in. z Anglii, Czech, Rumunii, Gruzji, Węgier, Włoch, Litwy. W sumie ponad 500 zawodników. Jeżeli mówimy o judo, to
To tak, teraz mogę tak powiedzieć, że jest to największy turniej. W tym roku odbył się chyba jeden taki duży turniej judo w Płocku, były to Mistrzostwa Płocka. Też fajny turniej, ale na pewno nie tak poważnie zaangażowane są kluby i państwa zagraniczne. Myślę, że nawet spoza tutaj bliskiej naszej granicy Europy. Także myślę, że to będzie duży turniej i jest to oficjalnie, mogę powiedzieć, największy turniej judo w Płocku. Na tym staramy się stworzyć warunki tym dzieciom, żeby dalej była rywalizacja, żeby chcąc później pójść tą drogą sportową, sportowca, żeby ten zawodnik młody, który już zetknął się, żeby miał łatwiej. W turnieju rywalizować będą zawodnicy od 10 do 16 roku życia. Turniej w sobotę 26 października rozpocznie się o 10. Również w niedzielę 27 października odbędą się zawody. Tym razem będzie to turniej organizowany wspólnie z Judo Olimp Bielsk. Patronat medialny InfoPłock TV. Jeżeli chcecie zobaczyć pełne materiały, zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu infopłocktv.pl. Tam znajdziecie o wiele więcej.